To są gorące pytania na antenie telewizji w Polsce.pl. Maciej Wolny, witam państwa bardzo serdecznie. Porozmawiamy sobie teraz o koronawirusie, a mianowicie o tym, jak tego koronawirusa pokonać. Jakie są tutaj przewidywane sposoby, jakie mogą pojawić się terapie właśnie, czy lek, czy może szczepionka. O tym wszystkim będzie w naszym programie. Tak jak wspominałem, no walka z koronawirusem trwa na całym świecie. Trwają prace nad skutecznymi terapiami, które zwalczą zakażenie koronawirusem, a na których potwierdzenie działania nie trzeba czekać tak długo, jak w przypadku szczepionek. Jednym z zespołów zatwierdzonych przez amerykańską rządową Food and Drug Administration kieruje agencję rządową, kieruje profesor Paweł Kaliński, który jest moim i państwa gościem. Panie profesorze, dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, kłaniam się. I takie pierwsze pytanie, które gdzieś przychodzi na myśl po wczytaniu się też w wywiady z panem profesorem, czy też pana profesora dokonania. O ile się nie mylę, pan profesor nad immunoterapią nowotworów i chorób zakaźnych pracuje od 1991 roku, a w jednym z wywiadów powiedział pan: wiedzę dotyczącą zwalczania nowotworów przełożyliśmy na walkę z koronawirusem. W ciągu 6 dni udało nam się uzyskać aprobatę instytucji na rozpoczęcie nowej próby klinicznej. Potem uzyskaliśmy aprobatę rządu federalnego FDA. Co łączy koronawirusa z chorobą nowotworową i gdzie leżą te podobieństwa? Bo myślę, że to jest właśnie ta pierwsza myśl, która przychodzi do głowy. To jest bardzo dobre pytanie. Są rzeczywiście tutaj duże podobieństwa. W przeciwieństwie do większości wirusów, takich jak wirusy przeziębienia, to jest cała duża grupa, koronawirus nie indukuje odpowiedzi odpornościowej, nie wysyła sygnałów alarmowych i to czyni go podobnym do nowotworów. Pacjenci z nowotworami i prawdopodobnie duża część z nas ma komórki nowotworowe w naszym ciele. Przez lata są one kontrolowane przez układ odpornościowy i najczęściej eliminowane, także nikt nie powstaje do stworzenia guza. W przypadku części komórek zmutowanych, te komórki nie aktywują układu odpornościowego, nie indukują interferonów, nie zaczynają produkować ich same, nie indukują ich w komórkach otaczających, co powoduje, że mogą się rozprzestrzeniać niewykrywalne. Oczywiście koronawirus nie jest nowotworem, jest to wirus taki sam podobny do wirusa grypy czy wirusa przeziębienia. Natomiast to, co go różni tutaj, przez dłuższy okres czasu, do 2 tygodni, może rozprzestrzeniać się, może rosnąć, może namnażać się w komórkach gospodarza, nie indukując odpowiedzi odpornościowej, tak zwanych interferonów. Wobec tego i w przypadku nowotworów, i w przypadku koronawirusa, jednym z możliwych podejść terapeutycznych jest poinstruowanie zakażonych komórek i poinstruowanie komórek naokoło, jak zacząć produkować interferon, jak zacząć przywoływać do siebie komórki odpornościowe, jak włączyć cały mechanizm, który uniemożliwia wirusowi namnażanie się, który po prostu degraduje jego RNA, czyli kwas nukleinowy. I teraz pytanie, na czym koncentruje się większość prac pana zespołu i co jest unikalne też dla państwa badań? Myśmy przełożyli praktycznie 20 lat od naszej pracy nad immunologią nowotworów na immunologię koronawirusa. To, co moja grupa zaczęła robić, to jest długa historia zaczęta na Warszawskiej Akademii Medycznej, Uniwersytecie w Amsterdamie, Wojskowa Akademia Medyczna, Uniwersytet w Amsterdamie, Uniwersytet w Pittsburghu i teraz Roswell Park od 3 lat. To jest, staramy się zorientować, dlaczego wirusy, normalne wirusy, powodują bardzo masywną odpowiedź odpornościową. Dlaczego, jeżeli się przeziębimy, czujemy się paskudnie przez pierwsze 4 dni, a potem czujemy się świetnie i wirus został zdegradowany. Dlaczego tak się nie dzieje w przypadku nowotworów? I to, co żeśmy zaczęli stosować od mniej więcej 10 lat w próbach klinicznych, to jest połączenie jednej substancji, która wygląda jak wirus, jak dwuniciowy wirus, jak dwuniciowy wirus RNA, czyli sam kwas nukleinowy, który podajemy pacjentom razem z interferonem gamma-alfa. To powoduje, że instruujemy odpornościowy, żeby rozpoznawał coś, co wygląda jak wirus, w sposób, który jest bardzo agresywny, który powoduje wyeliminowanie komórek, które są tutaj targetem, celem tego ataku. Także mamy w tym momencie już próby kliniczne drugiej fazy w raku jajnika, w raku piersi, w raku jelita grubego. Zaczynamy rak prostaty i melanomę.
Te badania wyglądają obiecująco, także wiedzieliśmy, że możemy to robić bezpiecznie i wiedzieliśmy, co to robi w organizmie pacjentów. Okazało się, że te same dwie substancje, które indukują także odpowiedź przeciwnowotworową, indukują bardzo silną odpowiedź przeciwwirusową. Wobec tego rzeczywiście udało nam się w ciągu 6 dni uzyskać pozwolenie naszej Rady Etycznej, naszego Instytutu i w ciągu 4 tygodni aprobatę FDA. To, co jest unikalne, podobne próby, podobne pomysły są na świecie bardzo popularne. Ludzie próbują na rozmaitych substancji immunostymulujących. To, co jest unikalne u nas, my używamy dwie substancje, które wykazują bardzo silny synergizm. Żadna z nich nie działa dobrze. Jeżeli łączymy jedną z drugą, mamy tutaj nie 1 plus 1 równa się 2, ale 1 plus 1 równa się 10 albo 12. Panie profesorze, czyli tutaj taki wniosek wyciągam z pana słów, że kluczem do zwalczenia koronawirusa jest takie pobudzenie na wczesnym etapie naszej odporności, żeby nasz organizm, nasza odporność tego koronawirusa wcześniej rozpoznała, zanim on jeszcze zdąży wywołać szkody, często nieodwracalne, czy prowadzące do już groźnych powikłań, no i groźnych sytuacji medycznych w naszym organizmie. Tak dokładnie jest. I znowu jest tu analogia z nowotworami. Wcześniej wykryty nowotwór można zlikwidować zupełnie, nawet jeżeli go wycinamy, czy traktujemy radioterapią, czy chemioterapią. To jest to układ odpornościowy, który tutaj likwiduje ostatnie komórki, które mogą przeżyć. To, dlaczego się tak nie dzieje u części pacjentów, jest to, że jest duże namnożenie się komórek guza nowotworowego, a w przypadku koronawirusa jest duże namnożenie się wirusa w płucach. I w tym momencie, kiedy układ odpornościowy zaczyna atakować te komórki, tych komórek jest po prostu bardzo dużo i dochodzi do zniszczenia ważnych organów, takich jak na przykład płuca. Dlatego bardzo istotne jest tutaj, żeby obudzić układ odpornościowy w ciągu godzin albo dni po zakażeniu, a nie czekać tego tygodnia czy dwóch tygodni w tym momencie, aż wirus zaczyna czynić na tyle uszkodzenie w komórkach nabłonka płuc, że dochodzi do aktywacji układu odpornościowego nie przez białka wirusa, ale przez określone mechanizmy uszkodzenia organów. Wtedy może już być po prostu za późno i to jest znacznie trudniej jest to leczyć. Panie profesorze, a jak będzie wyglądała taka terapia? Bo też się nad tym zastanawiam, czy to będzie w formie jakiejś tabletki, którą będziemy mogli przyjąć, czy to będzie zastrzyk, czy może tu innego rodzaju terapię państwo przewidują, formy tej terapii państwo przewidują. Jak to wygląda z perspektywy pana profesora? Jakie są pomysły, jakie są możliwości? Leczenie to jest, w tej chwili to jest zastrzyk, właściwie to jest infuzja, mniej więcej trwająca 4 godziny, co drugi dzień, 4 razy. Mamy nadzieję, że w ciągu tych 8 dni uda się nam już wirusa zupełnie zlikwidować w oparciu o wyniki badań przedklinicznych. Także w tym momencie pacjent musi do nas przyjść, poczekamy kroplówkę i podajemy te dwa leki, jeden po drugim w ciągu 3 do 4 godzin. To robimy, jeżeli chodzi o leczenie. Zastanawiamy się także nad podobnymi interwencjami w przypadku zapobiegania zakażeniu i w tym przypadku myślimy o podaniu donosowym. Także zobaczymy, co się będzie działo. Czyli taki spray jak na katar, tak? W takiej formie by to było. Albo spray na katar, albo zwykły wacik nasączony substancją. W tej chwili jeszcze nie mamy tych leków, jak to się mówi po angielsku, polskim, angielskim sformułowanych, do podawania w aerozolu, ewentualnie to będzie w aerozolu. Pierwsza próba kliniczna prawdopodobnie będzie to po prostu wacik nasączony dwoma substancjami i podany donosowo. Także na tym się jeszcze zastanawiamy. Ta próba kliniczna, mam nadzieję, że ruszy gdzieś pod koniec lata, może jesienią. Także powinniśmy być tutaj gotowi na ewentualny sezon grypowy. Jeżeli pojawi się drugi, tutaj sezon koronawirusa, będziemy mogli także mieć coś nowego do zaoferowania pacjentom i ich rodzinom. Ja myślę, że słowa pana profesora dają dużo nadziei, ale też ważne pytanie pojawia się, na ile takie pobudzenie ewentualnie odporności będzie wystarczało w kontekście koronawirusa, na ile będziemy bezpieczni, bo sądzę, że takie pobudzenie tej odporności to nie będzie coś na stałe, co już uzyskamy po takiej terapii. Poruszył pan bardzo ważny i bardzo ciekawy problem, co moja krótka odpowiedź jest: nie wiemy, dlaczego robimy tą próbę kliniczną. Mamy nadzieję, że będzie to bezpieczne. Mamy nadzieję, dlatego że mamy dane od ponad 70 pacjentów nowotworowych, którzy dostali to leczenie i było to bardzo dobrze tolerowane. I jest oczywiście zawsze ryzyko, że w innym kontekście, jeżeli ci pacjenci mają już wirusa w organizmie, to może działać silniej
mogą być wyższe objawy uboczne. Mamy nadzieję, że tego nie będzie, ale oczywiście tutaj w pierwszej części tej próby klinicznej to jest faza pierwsza i druga A. Także w pierwszej fazie będziemy po prostu podawali zwiększone dawki leczenia i będziemy przede wszystkim patrzyli na bezpieczeństwo. W drugiej części próby klinicznej będziemy patrzyli na to, jak szybko wirus jest eliminowany z ustroju. Także ma pan absolutnie rację, że bezpieczeństwo jest tutaj naszym głównym celem. Spodziewamy się, że będzie terapia bezpieczna w oparciu o nasze dotychczasowe doświadczenia z pacjentami z nowotworami. I na ile będzie to aktywne, to zobaczymy, potrafimy tą próbę kliniczną. Natomiast to, co jest ciekawe, że w przeciwieństwie do badań klinicznych nad szczepionkami, gdzie musimy pacjentów zimmunizować i podać to setkom, jeżeli nie tysiącom osoby, potem czekając, aż dziesiątki lub setki z nich zostaną zakażone w grupie kontrolnej, patrząc na ile mniej obniżona jest zarażalność w grupie leczenia, w grupie aktywnej. W tym przypadku u pojedynczego pacjenta wiemy, że pierwszego dnia ta osoba ma określoną ilość wirusa w wymazach z nosa i z gardła. Mamy nadzieję, że w ciągu pomiędzy 4. a 8. dniem okaleczenia ten wirus zniknie. Także u poszczególnych pacjentów powinniśmy widzieć w ciągu tygodnia, czy nasza terapia działa. Także mam nadzieję, że w ciągu 6 miesięcy będziemy potrafili powiedzieć, czy terapia jest efektywna. I po tych 6 miesiącach ta terapia będzie mogła być ogólnodostępna? Czy jaki czas tutaj jest potrzebny, żeby móc ją wprowadzić w razie powodzenia, czego życzę oczywiście, panie profesorze, na szeroką skalę, tak żeby ratować ludzi przed koronawirusem? To jest dobre pytanie, na które odpowiedź w tej chwili nie mamy. Typowo aprobacja FDA do komercjalnego używania nowej terapii to zajmuje trochę więcej czasu. Potrzebne są próby kliniczne trzeciej fazy. Można dostać aprobatę w oparciu o badania drugiej fazy. Ja spodziewam się, że w zależności od wyników tej próby klinicznej FDA zaleci nam zrobienie dodatkowej potwierdzającej próby klinicznej, przy czym mam nadzieję, że nie będą to aż wymagania wymagające tysięcy pacjentów i 1 czy 2 lat. Także mam nadzieję, że jeżeli będziemy mieli wstępne pozytywne efekty, przed końcem roku będziemy mieli zaaprobowane leczenie. Ale tak jak mówię, to wszystko zależy od tego, jakie będą wyniki, i zależy to od naszych rozmów z FDA. To pierwszy będzie lek czy szczepionka, panie profesorze? Bo tutaj o szczepionkach słyszymy, że właśnie potrzeba często lat, żeby one zostały dopuszczone do używania. Tutaj słyszę też od pana profesora, że z lekami w zasadzie troszeczkę podobnie. Z lekami jest bardzo podobnie, aczkolwiek w tym przypadku jeden z tych leków jest już zaaprobowany jako lek przeciwwirusowy i przeciwnowotworowy. Drugim z tych substancji to jest substancja, która jest do tej pory zaaprobowana tylko w Argentynie, w Stanach Zjednoczonych jeszcze nie, ale jest obszerna dokumentacja, co ona robi, czego ona nie robi. Znowu chodzi tu o kwestię bezpieczeństwa. Także jest to proces, który powinien być łatwiejszy niż w zaaprobowaniu zupełnie nowej szczepionki, która może mieć zupełnie nowe objawy uboczne. Te substancje znamy, wiemy, co one robią pojedynczo, i mamy też sporo doświadczenia, wiedząc, co one robią razem. Także spodziewam się, że będzie to proces znacznie szybszy. Natomiast podstawową różnicą tutaj jest, że czas na uzyskanie pozytywnego wyniku w przypadku szczepionek to są w tym momencie grube miesiące. My powinniśmy wiedzieć to w ciągu dni, czy to działa u pojedynczego pacjenta, w ciągu tygodni i w ciągu paru niewielu miesięcy, czy działa to ogólnie, jak to się mówi, consistent way, jak w przypadku całej grupy pacjentów. Panie profesorze, to na koniec jeszcze zapytam, czy ma pan jakieś swoje przypuszczenia, jakieś swoje hipotezy dotyczące tego, kiedy ta pandemia może się skończyć? Czy może ten koronawirus zostanie właśnie z nami, tak jak wirus grypy, czy inne wirusy wywołujące takie nawet drobne przeziębienia, i będziemy musieli na przykład stosować taką terapię w każdym takim okresie bardziej niebezpiecznym, kiedy będziemy narażeni na te choroby? Tutaj przypuszczenia pana są równie dobre jak moje, także ja mogę wyrazić tutaj moje tak zwane educated guess, czego się spodziewam. Pokrótce nie wiem. Zobaczymy, co się będzie działo w Szwecji, zobaczymy, co się będzie działo w reszcie Europy, zobaczymy, co się będzie działo w stanie Nowy Jork. To, co mi daje nadzieję, że najgorsze może być już za nami, jest to, że te wszystkie krzywe wydają się wygłaszczać. I to jest to i w Polsce, która wprowadziła bardzo ścisłe przepisy izolacji, ale również w krajach takich jak w Szwecji, która praktycznie spodziewała się, że będą mieli zarażenie
89% populacji w ciągu 2 miesięcy, tak się nie stało. W Szwecji w tym momencie w większości ośrodków wygląda to na to, że do wywłaszczenia tych zakażeń. Panie profesorze, musimy postawić kropkę, czas nas dogonił. Ja trzymam kciuki za prowadzone przez pana i pana zespół badania. Życzę powodzenia i wszystkiego dobrego. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję, kłaniam się. Moim państwa gościem był profesor Paweł Kaliński. To wszystko z mojej strony. Dziękuję serdecznie za wspólnie spędzony czas. Do zobaczenia. Zachęcam do pozostania z gorącymi pytaniami na antenie telewizji w Polsce.pl.